Witam, Mężki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hartman 4 na modyfikacji Road to 56 jako Cesarstwo Meksyku. W ostatnim odcinku udało nam się przejąć tutaj Panamę i zapomniałem ją skorować w międzyczasie. Dla tych, którzy nie wiedzą, chodzi o to, że mamy mechanikę korowania, tylko że ona nie jest połączona z potrzebną właśnie rzeczą, przez co po prostu ona istnieje i nic nie możemy zrobić z tym, tak. Znaczy się, mógłbym coś zrobić, ale to trochę mogło zepsuć grę. W takim razie mamy kolejne wargory, które polegają na tym, że możemy zaatakować tutaj Amerykę Południową, Północną. A w międzyczasie już szykujemy swoje dywizje na wojnę z USA, która wiadomo, że w pewnym momencie wyjdzie i będzie chciało zaatakować resztę świata, tylko że patrzę, jak to wygląda z tym. Mają Neutrality Act. Jak zrobią Arsenal of Democracy, to wtedy będzie dla nas niedobrze, niedobrze. W takim razie myślę, że możemy wysłać agenta do Waszyngtonu i włączyć sobie tutaj, dlatego że mamy wystarczająco dużo fabryk. No, jeżeli chodzi o fabryki, to naprawdę mamy mega dużo tego. Widać, że nie możemy już handlować z USA. Szkoda, szkoda. Naprawdę nie. I teraz będziemy chcieli się zaatakować Kolumbię, tylko chodzi o to, że chciałbym te statki, mamy w ogóle, jak mamy, te statki, chciałbym, żebyśmy jakoś wykorzystali to, że mamy tutaj Santy, więc tak po 3 dywizje. No, w ogólnej mierze to będzie coś takiego, że tak z 3 dywizje tutaj powystawiamy i będziemy po prostu się desantować na nich. Więc musimy jeszcze trochę poczekać. Na razie szyfru nie robimy, więc można byłoby go wykorzystać na przykład na tą Kanadę. Ona, co to jest? A, faszystowska Kanada z Chuckiem Gate'em. Nie wiem, kto to jest. Brzmi jak ktokolwiek. Dobra, w takim razie zobaczmy, co tutaj możemy sobie kolej polepszyć. Możemy lepszy pociąg wziąć i możemy sobie już lepszy samolot. To jest jedna z rzeczy, którą chcieliśmy zrobić od dawna, czyli już takie lepsze samoloty. Okej, tutaj na dół. I po prostu tak mnóstwo ich produkować. Więc na razie niech się tutaj dołączy, a ja połączę tą armię z tymi. Dobra, kolejne dywizje. Idźcie tutaj na granicę. Już powoli ćwiczymy ich, więc mi się podoba. Teraz możemy kolejnego agenta wziąć. Dobra. W takim razie chyba czas zaatakować tych. To jest idealny moment. Okej, wygląda na to, że tutaj trochę słabo nam poszło, ale zdobyliśmy jeden port. Oj, zdobyliśmy jeszcze tutaj przejście. Okej, czyli ogólnie udało nam się tutaj wszystko zdobyć. No, tylko usuńmy te wszystkie rozkazy i dajmy jeden. Czyli północ Kolumbii w ogóle padła, a my teraz jeszcze
A, mamy tutaj... Nie wydaje mi się, żebym chciał na razie tego robić na ten trade. Ale jeżeli walczymy w górach, to może się nam udać zdobyć ten trade do właśnie do bonusu. Więc na razie niech tutaj się biją. My możemy zrobić to. Anti-air najbardziej z tego wszystkiego mi się podoba. A my co tutaj jeszcze możemy? O, tutaj to. Właśnie antitanki chciałem zacząć produkować. Dlatego, że one nam się przydadzą już niedługo. Okej, co tutaj możemy? General Late Aircraft General. Okej. Więc wygląda na to, że jesteśmy w dobrej pozycji ogólnie. Szkoda, że Stany Zjednoczone nie są w jakiejś wojnie światowej, w ogóle nie ma wojny światowej. Więc to trochę mnie zdenerwujące, ale można przeżyć. Okej, kolejny agent. I już trochę tutaj mamy zasięgu w naszych agencikach. Tutaj możemy... A, mamy to. Dobra. Flipping Bing. Ciągle chcę sobie zatrudnić tego gościa, dlatego że nie mamy wystarczająco siły politycznej, żeby to zrobić. A teraz jeszcze do tego walczymy w górach, więc to jest kolejna super rzecz, która nam się pojawiła. Chyba jakaś wielka wojna właśnie się rozpoczęła. Bo tak to wygląda. Co tutaj mamy? Szczerze powiem, to nie jest jakiś mega ważny obecnie. Mam już nowy rok. Nie, ale możemy rozpocząć badania. Nie jest tak, że nie możemy rozpocząć tych badań przed rozpoczęciem się. Okej. Dobra, przytrzymajcie. I wy spróbujcie o tak przejść. Chcę, żeby po prostu jak najszybciej zdobyć jak największą ilość prowincji. Okej, stolicę już w sumie oblężamy z 4 czy 5 stron, więc nie jest tak źle. Jak to wygląda tutaj? A, możemy już ulepszyć artylerię. Dopiero ją wybadaliśmy, a już możemy ją ulepszyć. O, i jeszcze mają te ulepszenia. Okej. To jest ważne. Wiecie co, bo ja i tak chcę wydać na tego gościa, więc... Joink. I sobie już tutaj wykorzystajmy to. Bo ciągle po prostu nie ma siły politycznej na tym państwie, więc trudno trochę pójść do przodu. W ogóle możemy to pójść. Więc to jest ciekawe, że tam mamy, a oraz tutaj jeszcze mamy. Więc na razie sobie róbmy co możemy. Okej, tutaj jeszcze nie mamy tego. Tutaj już lepsze lecą. Okej, stal. Mamy problemy z zasobami, ale to będą teraz tylko większe. Okej, masz już Mountaineers. Jej! Właśnie tego chcieliśmy. Okej, dosłownie wszystko tutaj mają. A, ma się los. Nie macie zaopatrzenia. Jak to jest?
Dobra, tak, możemy to zrobić i możemy w sumie odpalić to. Nie, kurde, to jest jedno z tych, że po pewnym czasie jest to wyłączane, że nie można z tego korzystać. Okej. Jak to wygląda z zapasami? Nie mamy arty. Arty nam brakuje w głównej mierze. Okej, wysyłam was tutaj. No, możecie zaatakować ich? No mogą zaatakować, tylko że nic nie zrobimy, ponieważ są w górach. Dlaczego? Dlaczego walczymy przeciwko państwu, które jest w górach? Dobra, wiecie co? Bym jakoś to porobił. Bo to jest w sumie nie ma aż tak dużego sensu teraz ta walka. Ponieważ oni są okopani w stolicy. A my nie mamy siły, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Dobra, trzy fabryki militarne zawsze chętnie. W ogóle nasze statystyki są okropne. Jak to wygląda z tą wojną? Ile? 145 tysięcy to... No... I oni jeszcze mają niby 20 fabryk? Mają 15 tutaj. O Jezus Maria. Wszystko w tej prowincji. No jak to wygląda? Trochę potrwa zanim tutaj pójdzie, więc muszę poczekać. Możemy zrobić przeciwko wam. Okej. Czy mamy już tutaj... Tak, mamy już to. Dobra, brakuje nam zasobów. W głównej mierze dlatego, że... Komuna upadła, okej. No, komuniści są w wojnie wielkiej z resztą Europy i przegrywają. To bym mógł się spodziewać tego. Okej. Jak to wygląda? Ateny skapitulowały już. Okej. Tutaj trochę stoczni pobudujmy. No jak to wygląda z naszymi samolotami? No w sumie w powietrzu rządzimy. Okej. Kolejny rok badań do ogarnięcia. Okej, wygląda na to, że już mamy punkty zapasu. No tak, zaopatrzenia. Ale to nie jest wystarczające, żeby to zaatakować. No jest wystarczające, żeby zrobić... jest wystarczające. Nice. Okej, w takim razie raczej nie mam tutaj już możliwości tego korowania, więc... Okej... Czy ja zrobię kolejną marionetkę, jak tak
Ranie. Myślałem, że zrobiłem kolejną marionetkę, ale na szczęście nie. Dobra, w takim razie mamy reparacje wojenne. Mamy tutaj Peru Bolivian Confederation. Ale wydaje mi się, że najpierw zaatakujemy Wenezuelę. Nasze, jeżeli chodzi o to naszą armię, w miarę się rozwija. Coś tutaj brakuje. Logistyki nam brakuje. Okej. W takim razie możemy powoli sobie tutaj kolejne dywizje tworzyć. I wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować. Który masz level? 6, dobra. Moglibyśmy spróbować już jakoś na USA się skierować i może to by nam coś dało, ponieważ USA ogólnie to nie jest, czy już zrobiło arsenał demokracji. Zrobiło już, to znaczy, że trzeba by było już się na nich skierować. Teraz w takim razie atakujemy. I zapomniałem wezwać ich do wojny. No i niech tutaj szybko przychodzą. W głównej mierze nie widzę, żeby było problemów z tym. Ok, war production. Ok, i powoli się udaje nam przejść. Tego zapewne nie chciałbym zaatakować, dlatego że tam są góry, a tutaj aż tak dużo ich nie ma. Ok, Caracas spadło. A czy możemy się zająć od tym? Tutaj jest dosłownie jedna prowincja. O, Marcilos, tak daleko mają stolicę kolejną. To jest aż denerwujące. Dobra, gdzie tutaj mam? Musimy mieć 50% war tension. No to w sumie jest już niedługo ta liczba, ale zawsze możemy zrobić to. Tak. O, możemy coś pójść po kolejnego Wargoa, teraz ten cel narodowy ma sens, żeby zrobić. Okej, bierzemy całą flotę waszą. Bierzemy... apetujemy was wszystkich. I teraz dalej jeszcze to. I koniec. Mamy puppet, mamy tutaj war reparation. Mamy ogromne fabryki. Więc chyba czas zaatakować Stany Zjednoczone. Że tak powiem, bo to jest... W sumie nasza armia może nie jest aż taka potężna, ale... Nie wiem, czy Stany Zjednoczone są... Wydaje mi się, że... Okej, myślałem, że to jest cała nasza armia. Mamy armię, która mogłaby trochę zagrozić Stanom Zjednoczonym, ale nie sądzę, żebyśmy... byli w stanie ich pokonać, tak tutaj mają wojnę z oni. My byśmy to zrobili najpierw... najpierw spróbowali o to zrobić, co koniec końców dałoby nam możliwość oczywiście... oczywiście nieco bonusów. Nie wiem, czym są rekompensacje w tym znaczeniu. Okej, okay, ale i tak to zajmie sporo czasu, więc mamy czas, żeby się tutaj przygotować. Okej. Więc oprócz tego, że możemy bardzo dużo ulepszyć sprzętu, to jednak ja bym chciał wydać te punkty na coś ważniejszego. Tutaj na jakieś doktrynki. Bo myślę, że pójdę w Shock and Wave. Okej, i teraz będziemy musieli tego poczekać w sumie na cele narodowe. Więc mogę zapisać grę. I pójdziemy w to. Nie wiem, czy to oznacza to, że Stany Zjednoczone będą się gromadziły na naszej granicy, czy nie. Z jednej strony się nie gromadzą, z drugiej strony... Jak to wygląda? O, właśnie. No, brak tutaj jednostek będzie oczywiście. Ale to głupio brzmiało.
Moskwa padła do rumuńskich jednostek. Dobra, przynajmniej Europa ma swoje 10 minut. My tutaj ważniejsze rzeczy robimy. My tutaj szykujemy się na potężne wojny, a oni tam... Oni tam swoje robią. Okej. No więc tak. Mamy sporo tych wszystkich fabryk. Boję się, że to wszystko runie, kiedy po prostu będzie taki moment, kiedy po prostu będziemy mieć takie. Okej, w takim razie czas się, nie wiem, tam ich zaatakować, i oni się zdesantują z tyłu. Tego się najbardziej obawiam. Na razie niech wszystko idzie w tej. W antitanki. Trochę sobie podbudowałem flotę lotniczą, ale to wiecie, to takie nadal człowiek nie wie, czy to pójdzie. Ogólnie ile mamy? 45%. Wow, niskie dosyć. Jeden dzień, wow. Coś tutaj jest 14 dni do... Więc... trochę nie będziemy aż tak źli w powietrzu. Rozbudowałem też lotnisko przygraniczne. Mamy amerykańskie embargo. Okej. Okay. Mogę to przyjąć. To nie jest trudne, żeby ogarnąć. A więc w głównej mierze możemy pójść po prostu tym. Tędy. I co tutaj będzie? Czy mamy tutaj bypass? Nie. Chodzi, żeby po prostu pójść w to. Ale nie, tutaj też jest 50 zwrotnie, bo nie ma sensu. Dobra. To ma 40 dni. Założę to. Okej. Okay. W takim razie wydaje mi się, że... W następnym odcinku spróbujemy i zaatakować. Jeżeli się nie uda... to mógłbym powiedzieć, że to koniec, bo realnie nikt inny nam nie pomoże w tej wojnie. Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku, zobaczymy co to będzie. No to, cześć!